Ciemność, ciemność widzę. Tak krótko można określić to, co dzieje się na części ulicy Orzechowskiego. Sprawdziliśmy i rzeczywiście, o mało co byśmy się pogubili w tych ciemnościach. Co na to miasto? Oświetlenie miejskie funkcjonuje przy rondzie obok siedziby poczty i przy skrzyżowaniu z Aleją Wolności, gdzie działa. Pozostałe lampy w ciągu ulicy Orzechowskiego są w zarządzie PKP, właściciela terenu, który wyłączył najwyraźniej ich zasilanie. Nie jest to infrastruktura, na którą miasto czy zakład energetyczny miałoby wpływ, bo jest na terenie należącym kiedyś do PKS. A teraz do PKP. I funkcjonowanie tej sieci zależy właśnie od tych podmiotów. No to dzwonimy do PKP. Polskie Koleje Państwowe nie są właścicielem ulicy Orzechowskiego w Częstochowie, a tylko niektórych nieruchomości przy niej zlokalizowanych, podobnie jak m.in. wspólnoty mieszkaniowe czy Poczta Polska. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa za oświetlenie drogi odpowiada jej zarządca, a nie podmioty, których nieruchomości są zlokalizowane wzdłuż drogi.